Witajcie, dzisiaj mamy tutaj opening rozwalonego pudełka. I ogólnie na wstępie to chcę powiedzieć, że tutaj są wycofane i to tak totalnie wycofane modele. I jeszcze do mnie idzie jeden, który będzie pewnie rozpakowywany na jednym odcinku, tylko że po prostu dzisiaj rozpakowywuję to, a za kilka dni rozpakowuję tamto. No jak przyjdzie, ale wy to będziecie mieli w jednym odcinku. Więc no ja już tutaj trochę otworzyłam, bo chciałam sprawdzić o co chodzi, dlaczego dostałam dwa konie, bo idą ogólnie trzy paczki, zamówiłam trzy konie, w jednej paczce mam dwa konie, w takim razie jedna musi być pusta albo ktoś się pomylił, nie wiem. Dobra, mamy tutaj coś takiego, ale tym zajmiemy się na koniec. Mamy tutaj takiego konia, którego zaraz rozpakujemy. Mamy tutaj jeszcze takiego konia, którego też zaraz rozpakujemy. Tu już nic nie ma. Także no. Może zacznijmy od tego. Jak zapakowany. O mój Boże, jaka zawinięta klucha. Czekajcie, czekajcie. Dobra. Dobra, nie wynikam jakby. Okej, więc jest to taki oto ogierek. Rasy Quarter Horse i od razu jak na niego patrzę, to po prostu widzę, że jest to szlejch stary. On po prostu ma to jeszcze takie stare rzeźbienie, które wcale nie jest gorsze, ale powiem wam szczerze, że na zdjęciach wyglądał on trochę lepiej, może dlatego, że było lepsze światło. Jest on bodajże 2010 tego, albo wcześniej, nie wiem. No i tak, jeżeli chodzi o samego tego konia, to jest to ogier Quarter Horse firmy Schleich. Czekajcie, tutaj jest 2008 rok. Także no. Made in China, czekajcie, tak. I ma on taką bardzo, bardzo niewidoczną odmiankę. Taką białą. I jest on takim trochę dreszem, nie wiem jak tą maść nazwać. Ma tutaj takie lekkie obre, jest taki czerwonawy i ogólnie bardzo mi się podoba. Także no. Co się dzieje z tym aparatem? Dobra, lecimy z następnym koniem. I następny koń to nie jest taki do końca sam koń, tylko jest to koń z jeźdźcem. Zaraz wam pokażę jak on wygląda. Dobra, tak to mniej więcej wygląda. Jest to chyba kuc szetlandzki, nie mam pojęcia. W sensie wiedziałam, ale zapomniałam. Zaraz go rozbierzemy, może tutaj ma napisane. Czekajcie. O Jezu. Nie ma tutaj nawet roku, ale obstawiam, że jest to teraz 2009. Nie dziewiąty, myślę, że nie wiem, nie znam się. W każdym razie to jest siodło, które nadal można normalnie kupić, nawet chyba jest w jakimś zestawie. Ono jest chyba w tym zestawie z przyczepą. Tutaj mamy tą klacz i ma bardzo, bardzo, bardzo ładne malowanie, a szczególnie na pysku. O, teraz to widać. I tak samo ogólnie ma bardzo, bardzo ładne malowanie. Co się dzieje z tym aparatem? Jedynie co zawsze w tych szlejchach nie lubiłam, to to, że te owijki, one są jakby przyklejone na stałe w ogóle, ale ma fajnie zrobiony brzuch, taki inny kolor ma. Takie ładne cieniowanie. No fajnie. A ten ludzik to jest taka dziewczynka z taką kamizelką. Nie wiem jak to nazwać. Ale ładnie, ładnie wygląda. Także no. Boże, dobra chwila. Ale ten ogier mi wygląda na takiego starszego profesora. Nie wiem czemu. O, ma podkowy w ogóle. A ten ma? Nie. Ten mi wygląda na takiego starszego profesora. Naprawdę. Dobra, teraz rozpakujmy to coś. Nie mam pojęcia, co to jest. Jakiś gratis.
poczekajcie, jak się na to zabrać. Okej. No dobra. Jakby to jest taki jakby płotek albo bramka, ale może to też być przeszkoda. Taka krosowa. No i to by było na razie na tyle. Jeszcze się z wami nie żegnam, bo za chwilę jeszcze wam pokażę odpakowywanie kolejnego konia. Także no, widzimy się za chwilę. Więc jest już ogólnie kolejny dzień, a ja mam tutaj kolejną paczuszkę, więc od razu może bez zbędnego przedłużania zaczynajmy ją otwierać. Okej. No więc mamy tutaj klacz trakeńską. Jest ona z nie wiem którego roku, ale pewnie większość osób ją kojarzy. Jest ona koniem używanym, więc ma ona kilka tutaj takich rysek. Tu ma taką ryskę, tu na grzywie i na pysku trochę. No i też ma obtarte trochę podkowy, ale mi to tam nie przeszkadza. Ja idę bardziej kolekcjonersko, więc no. Fajnie, że jest. Także to by było na tle w tym filmie. I ogierek dostał ode mnie imię Amajor. Ta klaczka dostała ode mnie imię Blanka, a ta dziewczynka Gabrysia. A ta klacz trakeńska dostała ode mnie imię Hakamada, ponieważ jest ona bardzo, bardzo podobna do konia Wewi, czyli takiej youtuberki. Ona też jest z trakeńskiej rasy Hakamada. Prawdziwy koń. A jej odpowiednik figurkowy, którą teraz trzymam, to też jest trakeńska rasa i chyba nawet Hakamada prawdziwa ma w tym miejscu odmiankę, zresztą nawet nie pamiętam. W każdym razie dziękuję za oglądanie, dajcie łapkę w górę pod tym filmem i subskrypcję na moim kanale. Pa!